witam Państwa, Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Andrzej Kochut, amerykanista, autor podcastu Po Amerykańsku oraz autor książki Ameryka, Dom Podzielony. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. A rozmawiać będziemy dzisiaj o sytuacji w amerykańskim kongresie, która z punktu widzenia tak Ukrainy, jak i państw wschodniej flanki NATO, ale również Izraela nie jest za ciekawa, bowiem to, co dzieje się teraz w amerykańskim kongresie, przede wszystkim w Izbie Reprezentantów, wpływa bezpośrednio na amerykańską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, no i oczywiście zdolność Stanów Zjednoczonych do efektywnego działania na arenie międzynarodowej, dlatego dzisiaj się przyjrzymy tym wszystkim gierkom politycznym, które mają tam miejsce, a jest o czym rozmawiać, bowiem niedawno mieliśmy historyczne chyba wydarzenie, bowiem został odwołany speaker Izby Reprezentantów, McCarthy z ramienia Republikanów. Mało tego, został on odwołany głosami bardzo konserwatywnej i takiej głośnej grupy z właśnie partii republikańskiej przy wsparciu polityków z partii demokratycznej. Jakbyś mógł przybliżyć tę sytuację, z czego ona wynikała i dlaczego dzisiaj mamy ten paraliż decyzyjny w kongresie? Trzeba zacząć od początku, czyli od wyborów 2022 roku, które dały Republikanom większość w Izbie Reprezentantów, ale większość bardzo nieznaczną. Oni mają dzisiaj 221 kongresmenów. Tymczasem do tego, by skutecznie wybrać spikera Izby Reprezentantów, potrzeba 217 głosów. To oznacza, że tak naprawdę przy głosowaniach na spikera Izby Reprezentantów bardzo mało głosów kandydat może stracić w ramach swojej własnej partii, bo jest raczej jasne, że opozycyjna strona go nie poprze. I to okazało się bardzo dużym problemem dla McCarthy'ego. Na początku tego roku mieliśmy taki polityczny dramat, polityczny spektakl, kiedy on starał się zdobyć to poparcie, dochodziło do kolejnych głosowań, przedłużających się negocjacji w partii republikańskiej, włączył się w to Donald Trump. Wszystko to miało bardzo burzliwy przebieg. W końcu po 15 głosowaniach udało się McCarthy'emu objąć urząd spikera w Izbie Reprezentantów, natomiast za cenę pewnych koncesji, ponieważ ci, którzy go blokowali, część tak zwanego Freedom Caucus, tego najbardziej radykalnego, można powiedzieć, skrzydła partii republikańskiej w Izbie Reprezentantów, zgodziła się na kandydaturę McCarthy'ego wówczas za cenę bardzo dużych ustępstw. Jednym z tych ustępstw było zgodzenie się na to, że wniosek o odwołanie spikera Izby Reprezentantów może złożyć jeden kongresmen. Nie potrzeba większej grupy sprzeciwiającej się takiemu, a nie innemu kierownictwu. Wystarczy jeden niezadowolony kongresmen i mamy głosowanie nad przyszłością spikera Izby Reprezentantów. I to miało się okazać największym dla McCarthy'ego problemem, ponieważ on przez te kilka miesięcy, kiedy sprawował urząd, cały czas znajdował się pomiędzy młotem a kowadłem, to znaczy pomiędzy chęcią sprawowania w sposób racjonalny swojego urzędu, a z drugiej strony potrzebą zaspokojenia apetytów tego najbardziej jastrzębiego, najbardziej radykalnego skrzydła republikanów, co zwłaszcza miało, czy ujawniało się przy okazji wszelkich głosowań związanych z budżetem, wcześniej z zwiększeniem limitu zadłużenia. W pierwszej połowie tego roku wtedy udało się tego uniknąć. No i drugie takie głosowanie, które dla McCarthy'ego okazało się bardzo trudne, wiązało się z prowizorium budżetowym, nad którym głosowano jesienią tego roku. Chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych rok fiskalny kończy się 30 września i wtedy teoretycznie powinny być uchwalone nowe ustawy budżetowe. To się najczęściej nie dzieje, w związku z tym cały proces tworzenia budżetu się przedłuża, przegłosowywane są kolejne prowizoria, tak zwane stopgap bills, tak żeby rząd był w dalszym ciągu finansowany i by kongresmeni mogli pracować nad kształtem nowego budżetu. Problem polega na tym, że każde takie głosowanie stwarza teoretycznie miejsce do bardzo ostrych, czasami bardzo drapieżnych negocjacji, ponieważ wszyscy zmagają się z ryzykiem zatrzymania finansowania, tak zwanego zamknięcia rządu, shutdown. To oznacza, że większość instytucji federalnych po prostu przestaje pracować. Ich pracownicy są wysyłani na przymusowe, bezpłatne urlopy. Obywatele z wielu funkcji swojego państwa nie mogą skorzystać. No i ten stan paraliżu czasem trwa kilka, czasem kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt dni. McCarthy robił wszystko, żeby tego scenariusza uniknąć, ponieważ jak część republikańskiego kierownictwa ma świadomość, że ta taktyka negocjacyjna, no, nie zawsze wychodziła
Republikanom na korzyść, to znaczy są przypadki z historii, kiedy Republikanie doprowadzili do tego shutdownu, co odbiło się negatywnie na ich sondażach i dlatego McCarthy nie chciał do tego dopuścić. Długo starał się zaspokoić żądania tego skrzydła partii republikańskiej, które domagało się takiego scenariusza, czy uważało, że to jest jedyny sposób, by zmusić demokratów do ustępstw, do cięć budżetowych. W ramach tych prób ugłaskania tej grupy McCarthy zgodził się na przykład na rozpoczęcie procedury impeachmentu wobec Joe Bidena, ale to wszystko nie pomogło, tej zgody nie uzyskał, istniało ryzyko, że wraz z końcem września to finansowanie dla rządu się skończy. No i wtedy przekroczył alejkę, przekroczył ścieżkę, sięgnął po pomoc partii demokratycznej, dogadał się z demokratami i w ten sposób ta stopgap bill została przegłosowana, co oznacza, że rząd jest finansowany w Stanach Zjednoczonych jeszcze do 17 listopada i zobaczymy, co dalej. Natomiast ten krok oczywiście w sposób zdecydowany rozjuszył tych, którzy chcieli przymusić McCarthy'ego do tego shutdownu, który nadchodził. I wtedy jeden z kongresmenów, Matt Gaetz, zgłosił wniosek o odwołanie spikera McCarthy'ego. Okazało się, że tych republikanów, którzy chcą takiego scenariusza pozbawienia spikera jego stanowiska, wcale nie jest tak wielu, to było raptem 8 głosów, ale wystarczyło, ponieważ McCarthy zupełnie z innych powodów, chociażby ze względu na to, jak zachowywał się po 6 stycznia, w jak bliskich relacjach pozostawał jednak później z Donaldem Trumpem, wcale nie był najoczywistszym wyborem dla demokratów i oni skorzystali z opcji, żeby go odwołać z urzędu. Problem polega na tym, że wszystkie te warunki brzegowe, o których mówiłem wcześniej, niewielka przewaga republikanów w Izbie Reprezentantów, konieczność utrzymania prawie że jednomyślności w partii, to wszystko pozostaje w mocy, a kandydata tak popularnego, jak był mimo wszystko McCarthy, nie ma. W związku z tym od kilku tygodni znajdujemy się w takiej fazie poszukiwania jakiegoś następcy. Pierwszym kandydatem, który zdobył poparcie wewnątrzpartyjnej większości w Izbie Reprezentantów, ale nie takiej większości, która pozwalałaby na objęcie urzędu spikera, był Steve Scalise, ale jemu się nie udało wygrać tego głosowania w Izbie Reprezentantów. Drugą kandydaturą jest Jim Jordan, który w tej chwili, kiedy rozmawiamy, jest tym kandydatem na spikera. Nie udało mu się już w dwóch głosowaniach, wciąż brakuje mu ponad 20 głosów. Wczoraj pojawiła się informacja, że on wycofuje się z tej kandydatury, uznając, że no nie uda mu się przekonać odpowiedniej ilości republikańskich kongresmenów. Natomiast nastąpił zwrot i później stwierdził, że jednak będzie próbował. Chyba wciąż liczy na to, że uda mu się wynegocjować tą zgodę republikanów. Jim Jordan jest o tyle trudną kandydaturą dla całości republikanów w Izbie Reprezentantów, że on właśnie reprezentuje to najbardziej radykalne skrzydło. Jim Jordan to jest współzałożyciel Freedom Caucus, czyli tej grupy zrzeszającej, no dziś byśmy powiedzieli, trumpistowskich republikanów. Jim Jordan właśnie z tej mniejszości się wywodzi. Jim Jordan jest kandydatem, który ma poparcie Donalda Trumpa, bo jeszcze w momencie, kiedy była rozważana kandydatura Scalisa, Trump bardzo mocno stawiał na Jima Jordana, no i w związku z tym nie wszystkim on odpowiada, więc nie jest jasne, czy tą kandydaturę uda mu się przeprowadzić. Wiemy, że te pierwsze dwa głosowania pokazywały trend raczej odwrotny, to znaczy w drugim głosowaniu zdobył mniej głosów niż w pierwszym. No i pytanie, co w związku z tym, bo kandydatów, którzy mieliby chociaż takie poparcie jak Jordan, nie ma na razie na horyzoncie. W związku z tym niektórzy proponują scenariusz, który zresztą przez moment proponował sam Jordan wczoraj, zanim się z tego wycofał i stwierdził, że będzie dalej kandydował, wzmocnienia władzy Patricka McHenry'ego, który w tej chwili jest spikerem tymczasowym, bo po 11 września amerykański kongres przyjął ustawę, która miała zabezpieczyć tą instytucję, zabezpieczyć Izbę Reprezentantów na sytuację, gdyby z jakiegoś powodu spiker przestał być zdolny do sprawowania swojego urzędu. Obojętnie co miałoby się wydarzyć, choroba, nieoczekiwana śmierć, zamach terrorystyczny, uznano, że instytucja nie powinna być wtedy sparaliżowana i w związku z tym każdy ze spikerów, kiedy jest wybierany na to stanowisko, ma listę następców
spośród swojej partii w Izbie, którzy automatycznie stają się takimi właśnie speakerami tymczasowymi. W tym wypadku jest to Patrick McHenry, natomiast no, ponieważ to jest pierwsza taka sytuacja historyczna, jak słusznie wspomniałeś, to nie do końca wiadomo, jakie uprawnienia taki tymczasowy speaker posiada. Zdaniem wielu ma on jedynie nadzorować proces wyboru nowego speakera. Natomiast no, to się nie udaje, w związku z tym pojawiają się pytania, czy być może jednak nie jest tak, że skoro speaker tymczasowy ma utrzymywać instytucje niejako w działaniu w sytuacji kryzysu, to jednak te jego uprawnienia nie są większe. Być może on jednak może prowadzić obrady, być może może poddawać ustawy pod głosowanie. W związku z tym no, pojawił się taki scenariusz jakiegoś rodzaju porozumienia w Izbie, być może właśnie poprzez głosowanie, żeby wzmocnić uprawnienia McHenry'ego na jakiś czas, tak żeby można było wprowadzić nowe prowizorium budżetowe albo w ogóle pracować nad nowym budżetem, żeby można było zatwierdzić pomoc Ukrainie, do czego pewnie zaraz wrócimy, czy żeby można było zatwierdzić pomoc dla Izraela, co w tej chwili jest jedną z kluczowych rzeczy. Problem polega na tym dla przeciwników takiego rozwiązania, że w Waszyngtonie często dzieje się tak, że jeżeli stworzy się jakiś precedens, pozwoli się na jakieś tymczasowe rozwiązanie, to ono już potem będzie powracało bez końca jako wygodna proteza tych mechanizmów, które powinny funkcjonować. W związku z czym no, istnieje obawa, że na przykład jeśli wzmocni się McHenry'ego, dając mu na przykład na jakiś czas te uprawnienia speakera w pełni, na przykład na miesiąc, z opcją przedłużenia o kolejny miesiąc za miesiąc, to on będzie funkcjonował jako speaker tymczasowy na przykład do końca kadencji, bo nie uda się wynaleźć takiego republikańskiego kandydata, który zdobyłby poparcie większości i będziemy funkcjonować w takiej rzeczywistości, gdzie speaker ma bardzo określony limit czasowy swojej można powiedzieć kadencji i jest bardzo łatwy do usunięcia, można bardzo łatwo wprowadzić Izbę w kolejny raz w jakiś taki stan chaosu, nie przedłużając tych uprawnień speakerowi tymczasowemu. No więc to rozwiązanie też nie jest idealne, niemniej to może być jakaś furtka, jeśli republikanie tego porozumienia nie znajdą. No a jeszcze kończąc ten wątek pomocy zagranicznej, no to trzeba pamiętać, że tuż przed odwołaniem McCarthy'ego Biden starał się o kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości bodaj 24 miliardów dolarów i chciał powiązać głosowanie nad tym pakietem z głosowaniem nad właśnie prowizorium budżetowym, trochę niejako chcąc wymusić na republikańskiej większości, żeby przyjęła ten pakiet pomocowy przy okazji. Tak zresztą stało się w 2022 roku, tym razem ten manewr miał dotyczyć nieco większej, o parę miliardów bagatela kwoty. Natomiast no, nie zgodził się na to McCarthy, twierdząc, że to wymaga dłuższej debaty, to mogłoby doprowadzić właśnie do tego shutdownu, którego demokraci i część republikanów chciała uniknąć, w związku z czym rozdzielono te głosowania. McCarthy obiecywał, że do debaty nad pomocą dla Ukrainy Izba wróci później, natomiast no nie przewidział tego, że nie będzie w stanie wprowadzić tego pod obrady, bo już nie będzie speakerem Izby Reprezentantów i ta sprawa znalazła się niejako w zawieszeniu. Natomiast no należy pamiętać, że ci dotychczas zgłaszani następcy McCarthy'ego, czyli czy Scalise, czy Jim Jordan, to są osoby jeszcze bardziej sceptyczne wobec pomocy Ukrainie niż był Kevin McCarthy, który, no przypomnijmy, chociażby w kampanii 2022 roku dał się poznać ze stwierdzenia, że to już czas zakończyć wystawianie Ukrainie czeków in blanco. Więc no, widać, że ta atmosfera w Izbie nie będzie tej pomocy Ukrainie sprzyjała, nawet jeżeli ten dotychczasowy kryzys zostanie zażegnany, a nie ma jak na razie jasności co do tego, w jaki sposób mogłoby się to stać. Wskazałeś, że ten paraliż w kongresie bardzo mocno wpływa właśnie na to, jakie ustawy są głosowane, właściwie na to, że one nie są głosowane i że kongres no, nie może przyjąć tak kolejnych pakietów pomocy, czy to dla Ukrainy, czy to dla Izraela. Wspomniałeś też o tym pakietowaniu spraw. Ostatnio też pojawiła się taka propozycja, żeby powiązać wsparcie dla Izraela ze wsparciem dla Ukrainy i równocześnie ze wsparciem dla Tajwanu. Dosłownie ta propozycja została wyśmiana przez polityków Freedom Caucus, o którym również wspomniałeś, czyli to stała ta właśnie głośna taka grupa republikanów, którzy między innymi stali właśnie za tym, że speaker McCarthy został odwołany.
jakie są twoje przewidywania? To znaczy, czy faktycznie, bo tak, już z jednej strony nakreśliłeś ten scenariusz takiej tymczasowości, która może być przedłużana w związku z tym obecnym zastępcą speakera, czy tym speakerem tymczasowym McHenrym. To jest jakby jeden scenariusz, ale czy widzisz faktycznie jakieś światełko w tunelu, że faktycznie uda się tę sytuację rozwiązać, bo z punktu widzenia Ukrainy, mniej z punktu widzenia Izraela, bo tak jak chyba wspomniał Marco Rubio niedawno w jednym z tekstów, obecnie administracja prezydenta Bidena ma możliwości finansowania pomocy wojskowej dla Izraela, nie sięgając po zgodę kongresu. I on tam nawet wskazywał, że to jest kwota nawet powyżej 20 miliardów dolarów. No gorzej to chyba wygląda w przypadku Ukrainy, gdzie ten limit pomocy zaczyna się po prostu kończyć i trzeba faktycznie już teraz głosować nad kolejnymi projektami. Jak oceniasz właśnie możliwe scenariusze, które mogą nam się tutaj wykrystalizować w kolejnych tygodniach? Więc może zaczynając jeszcze od tego, czy istnieje możliwość wyjścia z tego impasu w Izbie Reprezentantów, która nie byłaby wzmocnieniem McHenry'ego. Myślę, że wciąż taka możliwość istnieje. To znaczy tych zwolenników tego rozwiązania wciąż nie widać aż tylu, by to było najbardziej preferowane rozwiązanie. Wciąż jest brana pod uwagę ta kandydatura Jordana. I mimo wszystko to, o ile zwiększyło się poparcie dla Jordana od czasów głosowania wewnątrz partii, kiedy on jeszcze grał ze Scalisem najpierw, do tych ostatnich głosowań kongresowych, pokazuje, że wśród wielu republikanów jednak panuje takie nastawienie lepszy Jim Jordan niż przedłużający się wakat, przedłużający się chaos i taki niekorzystny dla partii republikańskiej wizerunek partii, która nie potrafi sobie poradzić z rządzeniem w Izbie, mimo że ma większość, a przypomnijmy, niespełna rok dzieli nas od wyborów, no trochę ponad rok dzieli nas od wyborów, więc przewidywałbym, że mimo wszystko jest też całkiem realna możliwość, że albo Jim Jordan, albo jeszcze ktoś inny zostanie wybrany speakerem, zanim upłynie data końcowa tego prowizorium budżetowego, czyli przed 17 listopada. Mamy niecały miesiąc i to wciąż jeszcze jest prawdopodobny scenariusz. Natomiast no, te kierunek tych nominacji do tej pory pokazuje, że w Izbie Reprezentantów będzie jeszcze trudniej o pomoc Ukrainie niż było do tej pory i myślę, że Joe Biden bardzo dobrze to wie. Te próby pakietowania nie są przypadkowe, bo trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Abstrahując od tego, czy w tej chwili pomoc dla Izraela jest możliwa w ramach tych środków, które już zostały przegłosowane wcześniej, czy jest potrzeba głosowania kolejnych. Joe Biden wie bardzo dobrze, że dziś poparcie dla pomocy Izraelowi jest w Partii Republikańskiej dużo większe niż dla pomocy Ukrainie. Podobnie zresztą w samym elektoracie, gdzie to są ostatnie sondaże, ponad 80% republikańskich wyborców zgadza się z tym, że należy pomagać Izraelowi w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, to już jest poniżej 50%, 48 czy 49%, więc Biden niejako chce po pierwsze wykorzystać ten moment, żeby doprowadzić do przegłosowania kolejnego pakietu pomocy Ukrainie, ale po drugie też uniknąć takiej pułapki, która być może już gdzieś się zarysowuje, to znaczy, że Stany Zjednoczone nie powinny być aż tak bardzo uwikłane w pomaganie stronom w dwóch konfliktach, a skoro bliżej nam w tej chwili do Izraela, mówię z perspektywy republikanów, no to być może należy ograniczyć pomoc dla Ukrainy, a zwiększyć pomoc dla Izraela. Biden bardzo nie chce, żeby to było albo, był taki jego wywiad telewizyjny, w którym przekonywał, że Stany Zjednoczone są największym mocarstwem na świecie i oczywiście, że stać je na to, by pomagać dwóm państwom w konflikcie, nie będzie z tym absolutnie żadnego problemu. I trochę w tym duchu, myślę, należy też odczytywać, pewnie doszlibyśmy do tego tak czy inaczej, to jego przemówienie z gabinetu owalnego, które mieliśmy okazję obserwować w nocy czasu polskiego, a wczoraj, jeżeli chodzi o czas amerykański, gdzie Biden bardzo ściśle starał się powiązać jedną i drugą sprawę, pokazać, że to tak naprawdę jeden front, w którym Ameryka uczestniczy, ale też wytłumaczyć obywatelom Stanów Zjednoczonych, dlaczego warto się w jeden i w drugi konflikt angażować.
decydować. Mam wrażenie, że Biden po raz drugi dopiero decyduje się na tego rodzaju orędzie z gabinetu owalnego, co pokazuje, że to dla niego, że uznaje on i jego administracja, że jesteśmy w jakimś kluczowym, przełomowym momencie i tak to czytam. To znaczy, że oni coraz wyraźniej widzą, że jeżeli chodzi o pomoc Izraelowi, to tutaj jest w zasadzie ponadpartyjna zgoda. Oczywiście są kongresmeni w partii demokratycznej, którzy bardziej akcentowaliby interesy Palestyńczyków. Są amerykańskie kampusy, gdzie sprawa palestyńska jest bliższa niż argumenty Izraela. Natomiast jeżeli spojrzymy na przekrój amerykańskiego społeczeństwa, to jednak Amerykanom jest zdecydowanie bliżej do Izraela i nawet w partii wśród wyborców Partii Demokratycznej, gdzie od jakiegoś czasu to nastawienie, powiedzmy, do tego konfliktu na Bliskim Wschodzie było bardziej zniuansowane i te sympatie propalestyńskie również się pojawiały, to po tym, co wydarzyło się kiedy Hamas zaatakował Izrael, te sympatie bardzo mocno się odwróciły. To zresztą taka dygresja, mam wrażenie, że bardzo skutecznie udało się Izraelowi wykreować taki obraz tego, co się wydarzyło, jako odpowiednik 11 września w warunkach Bliskiego Wschodu, i to bardzo mocno w amerykańskim społeczeństwie wciąż rezonuje, przypomina tą wojnę z terrorem, przypomina te nastroje, które panowały po 11 września, w związku z czym to też widać w sondażach, bardzo mocno odwróciły się nastroje w ramach wyborców Partii Demokratycznej, którzy dzisiaj są zdecydowanie bardziej proizraelscy. W związku z tym, patrząc na nastawienia społeczeństwa i polityków, wydaje się, że z tą pomocą Izraelowi nie będzie żadnego problemu. Natomiast no, nie jest tajemnicą dla nikogo, że zwłaszcza wśród wyborców Partii Republikańskiej słabnie to przekonanie, że należy wciąż pomagać Ukrainie, że to jest sprawa, którą Stany Zjednoczone mogą wygrać, mówiąc obrazowo. W związku z czym no, to być może jest właśnie ten przełomowy moment. Mamy bardzo niestabilną sytuację w Izbie Reprezentantów. Mamy nadchodzące wybory prezydenckie, w których oczywiście w tej chwili już właściwie bezdyskusyjnie dominującym kandydatem jest Donald Trump po stronie republikańskiej, ale nawet ci, którzy go ścigali, Vivek Ramaswamy czy Ron DeSantis, to są politycy, którzy również opowiadają się za ograniczeniem czy wręcz wycofaniem się z pomocy Ukrainie, więc te nastroje polityczne się zmieniają i myślę, że dlatego Biden, czując tą presję, stara się wykorzystać trochę ten moment, który się pojawił. To wracając jeszcze do słów Bidena z jego wywiadu dla CBS, o którym wspomniałeś, gdzie on mówi o tym, że Stany Zjednoczone są najpotężniejszym mocarstwem nie tylko na świecie, ale też w historii, są w stanie sprostać tym wyzwaniom zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i na Ukrainie równocześnie. Wkrótce później Biden poleciał na Bliski Wschód. Na Bliskim Wschodzie, blisko Izraela, mamy również dwie grupy lotniskowców. My mamy bezprecedensową demonstrację siły Stanów Zjednoczonych, które w sposób jednoznaczny tutaj demonstrują swoje poparcie dla Izraela, i co przede wszystkim jest sygnałem wysyłanym w kierunku Teheranu, żeby nie angażował się za bardzo w to, co dzieje się teraz w Palestynie. Ale biorąc to oczywiście, czy patrząc na to z szerszej perspektywy, bo z jednej strony Biden faktycznie podkreśla, tak, że Stany Zjednoczone będą nadal angażować się w sprawy świata, czyli to stronnictwo prymatu światowego jest wciąż niezwykle mocne w elitach strategicznych, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób zmienia się charakter tego zaangażowania, no to ma istotne implikacje dla Polski, dla Izraela czy dla Ukrainy. No boots on the ground, tak? To jest ta fraza, która jest podkreślana. Amerykanie nie chcą wysyłać bezpośrednio swoich żołnierzy w miejsca zapalne, czyli w tym wypadku nie chcą angażować się bezpośrednio w konflikty, chcą wspierać pieniędzmi, chcą wspierać wysyłaniem sprzętu, czy dzieląc się danymi wywiadowczymi. To jest chyba ta najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o charakter amerykańskiego zaangażowania we wsparcie sojuszników. Z tej perspektywy, jak oceniasz ewentualne scenariusze zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, gdyby faktycznie doszło do rozlania się tego konfliktu w Palestynie? No przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że tak jak przed wybuchem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, tak i teraz
tym, co stara się zrobić administracja Bidena przede wszystkim, to obniżyć ryzyko eskalacji tego konfliktu na wszelkie dostępne sposoby. Ta manifestacja siły z jednej strony, ale też działania dyplomatyczne, bo o tym warto powiedzieć, od pierwszych godzin właściwie po tym ataku Hamasu Stany Zjednoczone czy dyplomaci amerykańscy pozostają na łączach z przedstawicielami właściwie wszystkich kluczowych państw arabskich, starając się wysłać prosty komunikat, to znaczy nie wykorzystujcie tej sytuacji przeciwko Izraelowi, bo to się źle skończy. My będziemy ze swojej strony starali się panować nad sytuacją, wy nie wykonujcie tego kroku za daleko. Zresztą Biden to też wyartykułował w tym swoim głośnym przemówieniu, gdzie stwierdził jasno, że do wszystkich innych państwowych aktorów w regionie ma jedno mocne słowo don't. I Amerykanie liczą, że to z jednej strony pozwoli uspokoić państwa arabskie i w jakiś sposób kontrolować to, jak one będą reagowały na wydarzenia w Izraelu. Z drugiej strony te poparcie dla Izraela też jest bardzo charakterystyczne, to znaczy istnieje w Stanach Zjednoczonych taka teoria, że polityka Bidena względem Netanyahu to jest polityka bardzo silnego uścisku, że on stara się bardzo mocno przytulić do siebie tego izraelskiego premiera, żeby z jednej strony pokazać mu, tak, Ameryka jest po waszej stronie, Ameryka będzie robiła wszystko, żeby Izrael był bezpieczny, ale z drugiej strony, żeby takiemu właśnie bardzo bliskiemu partnerowi móc narzucać pewne reguły, czy przynajmniej móc próbować kontrolować jego potencjalne działania. Dlatego Biden, wracając z Izraela, twierdził, że jego sukcesem było doprowadzenie jednak do pomocy humanitarnej, która ma trafić do Strefy Gazy, choć na razie będzie to pomoc bardzo symboliczna, bo bodaj 20 ciężarówek, co na 2 miliony ludzi nie brzmi jakoś szczególnie imponująco. Ale też, że czego się możemy jedynie domyślać, bo nie wiemy, jak wyglądają te kuluarowe rozmowy pomiędzy Amerykanami a przedstawicielami Izraela, że stara się wpłynąć na kształt tej operacji lądowej, do której Izrael się przygotowuje, co do której chyba Biden ma jasność, że Stany Zjednoczone nie mają takich kart, żeby Izrael odwieść od tego rodzaju mocnej reakcji, natomiast mogą wpływać na to, jak ta operacja będzie przebiegać, na ile respektowane będą chociażby prawa człowieka w ramach tej operacji. Takie jest podejście administracji Bidena. Pytanie, czy okaże się skuteczne. Co do tego, czy Amerykanie są skłonni zaangażować się bezpośrednio w któryś z konfliktów, no tu odpowiedź jest oczywista. To znaczy po dwóch nieudanych wojnach w Iraku i w Afganistanie nikt w Stanach Zjednoczonych nie ma apetytu na kolejny konflikt, w którym ginęliby amerykańscy żołnierze i na który wydawane by były pieniądze amerykańskiego podatnika. Już przy okazji wojny na Ukrainie badania opinii publicznej pokazywały jasno, że jeżeli amerykańscy obywatele widzą gdzieś granicę tego amerykańskiego zaangażowania, no to jest w nią to ryzyko uwikłania Stanów Zjednoczonych w konflikt, konieczność wysyłania amerykańskich żołnierzy, bezpośrednia konfrontacja z Rosją i oprócz ataku nuklearnego, oczywiście to są te rzeczy, których Amerykanie się najbardziej boją w kontekście pomocy dla Ukrainy i myślę, że trochę podobnie może być w przypadku Izraela. Natomiast no, należy też pamiętać o tym, że na terenie Izraela są amerykańscy obywatele w liczbie zdecydowanie większej niż na Ukrainie, często też obywatele zarówno Izraela, jak i Stanów Zjednoczonych, gdzie może pojawić się presja, by pomóc tym ludziom, by ratować ich w sytuacji, kiedy zagrożone będzie państwo Izrael. I myślę, że to jest ta czerwona granica, za którą, no nie powiem tego ze stuprocentowym przekonaniem, ale możemy zobaczyć już bezpośrednie zaangażowanie militarne Stanów Zjednoczonych, nawet jeżeli będzie to za pomocą lotniskowców, a nie wysyłania już żołnierzy rzeczywiście, żeby postawili te buty na izraelskiej ziemi. To byłby moment, w którym okazałoby się, że jest zagrożona przyszłość istnienia państwa Izrael, to znaczy nie byłaby już to konfrontacja wyłącznie Hamasu i Izraela, ale na przykład do akcji wkroczyłby Hezbollah, w jakiś sposób podłączyłby się pod to wszystko Iran i Izrael musiałby się zmierzyć z wojną na dwóch frontach. Wtedy nie wykluczam, że Amerykanie byliby bardziej skłonni do zaangażowania się. Myślę, że nawet bardziej skłonni niż to ma miejsce w przypadku konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. O wpływie sytuacji w Kongresie na amerykańską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i o tym również, co wynika z przemówienia Bidena w gabinecie owalnym w związku z sytuacją na Ukrainie i w Izraelu. Rozmawiałem dzisiaj z Andrzejem Kochutem, amerykanistą, autorem podcastu Po amerykańsku i autorem książki Ameryka, dom podzielony.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki za rozmowę, dzięki za zaproszenie.